Cześć, z tej strony Krystian. Czy wiesz, że nie musisz logować się do swoich kont zawsze przez poczta.cyberforce.pl? Możesz to zrobić przez program do odczytywania poczty Mozilla Thunderbird, aby dodać wiele maili naraz i cieszyć się prostą obsługą w jednym miejscu. Po uruchomieniu programu Mozilla Thunderbird kliknij w trzy poziome kreski po prawej stronie i wybierz opcję Konfiguracja kont lub kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę dodanej do Thunderbird skrzynki i wybierz z menu Ustawienia. W otwartej konfiguracji kont w lewym dolnym rogu wybierz czynności. Następnie wybierz opcję Dodaj konfigurację konta pocztowego. Podaj dane do konta, imię i nazwisko, adres mailowy i hasło do skrzynki mailowej. Następnie wybierz opcję Konfiguruj ręcznie, uzupełniając dane do konta i kliknij Gotowe. Teraz będziesz potrzebował danych do poczty przychodzącej i wychodzącej. Możesz je znaleźć w panelu administracyjnym hostingu Direct Admin w wydzielonej sekcji po lewej stronie. Dane serwera poczty przychodzącej oraz wychodzącej trzeba podać w rubryce Serwer, zarówno dla poczty przychodzącej oraz wychodzącej. Port dla poczty przychodzącej ustawiamy 993 z metodą szyfrowania SSL TLS, natomiast port dla poczty wychodzącej podajemy 465, również z opcją SSL TLS. Upewnij się proszę, że opcja Uwierzytelnianie jest ustawiona na normalne hasło. Zostało już tylko kliknięcie przycisku Gotowe. To tyle. Właśnie udało Ci się dać skrzynkę pocztową otrzymywaną w CyberFox do programu pocztowego Mozilla Thunderbird. Teraz możesz cieszyć się wygodą odbierania poczty w jednym miejscu. Dziękuję za skorzystanie z wideoporadnika, a jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, odezwij się do nas.